Szanowni Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku, w którym nie będziemy mówić ani o książkach, ani o filmach, ani o muzyce. Będziemy mówić o wysianych przez nas roślinkach, które no, niedługo staną się pomidorami i innymi papryczkami i tym podobnymi. Nie wiem, czy wiecie, ale o takie świeżo zasiane warzywa trzeba dbać. Dbać nie tylko podlewając, ale również wykonując inne dodatkowe magiczne, że tak się wyrażę, no może nie magiczne, różnego rodzaju rytuały, tak aby na przykład pomidory pięknie nam wyrosły. Jak one wyglądają, jak trzeba się obchodzić z naszymi sadzonkami, które już rosną bardzo, bardzo szybko. Zaraz się przejdziemy po naszych parapetach i zobaczycie, jak wyglądają sadzonki pomidorów, porów. Bo już wyszła też papryka i sałata. To za moment. Później podsumowujący film, taki dodatek, który możliwe, że już kiedyś widzieliście. Jeśli nie, no to zobaczycie dzisiaj, w którym pokazujemy, w jaki sposób dbać o sadzonki pomidorów, tak aby pięknie nam wyrosły i żeby można było je bez żadnych problemów wsadzić do gruntu, jak już będzie odpowiedni na to termin. Więc zbieramy się i idziemy zobaczyć, jak wyglądają nasze parapetowe uprawy. I jesteśmy na parapetach. Pierwszy parapet to jest uprawa pomidorów. Pomidory, rumba ożarowska, prezes, żółte pomidory. Myślę, że tu, o tutaj. To jest bardzo ekskluzywny pomidor koktajlowy. Generalnie jedno nasionko kosztuje 3 zł. Mamy tylko dwa. Ale są wyśmienite w smaku, naprawdę bardzo dobre. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj, to nie wiem czy zgadniecie co to jest, macie 3 sekundy, raz, dwa, trzy. To są selery. Selery są o tutaj, to są selery, tutaj jest plantacja sałaty. Tutaj na drugim parapecie ciąg dalszy pomidorów, akurat pomidorów najwięcej uprawiamy. I zaraz przejdziemy na kolejny parapet. A więc tutaj są pomidory, selery, sałata, o i tu jedna, dwie papryczki też eksperymentalnie od dzieci Teresy dostaliśmy, bo akurat to zostało podzielone na dwa domostwa i my uprawiamy część, ciocia Teresa część, później się wymieniamy i wszystko ląduje w gruncie, na grządkach. Idziemy na kolejny parapet. Nie wiem, czy rozpoznajecie to warzywko. Co to jest? To są pory. Dobrze zgadliście. Więc porów mamy naprawdę masę. Wystrzeliły bardzo, bardzo wysoko. Zobaczymy, jak obrodzą w gruncie, jak je posadzimy. Tutaj pozostałość to są jeszcze dodatkowe pomidory. Nie wiem dokładnie, jakie, nie pamiętam. Ale tak wygląda nasza uprawa. Na razie parapetowo, wkrótce gruntowo. A więc tak wyglądają nasze uprawy parapetowe. Na razie parapetowe, już niedługo, jeszcze trzeba poczekać z miesiąc i prawdopodobnie wszystko powoli, jak już będzie ciepło, będzie wędrować do gruntu. Zobaczymy, jak to tam będzie z pogodą. Nie uciekajcie jeszcze. Za kilka chwil będzie film, w którym zobaczycie, w jaki sposób dbać o pomidory, żeby ładnie rosły. Czy rzeczywiście będą tak rosły? No to zobaczycie, jak będziecie wykonywać te wszystkie czynności. U nas zawsze wychodzą. Czekajcie chwileczkę. Już 3, 2, 1 i film wraca. My się żegnamy. Do następnego razu. Miłego dnia. Oglądamy, jak dbać o pomidory. Dobry. Tydzień temu posiałam pomidory i teraz wyglądają właśnie tak. Czyli udały się. W przypadku tutaj tego agory jest taka maluteńka tutaj sadzonka, a gdyby nie wzeszła, to tutaj w agorze mam dwie. Zawsze mogę potem przepikować, a trochę będzie sadzonka większa, przenieść do tego pojemnika i mieć oczywiście tyle pomidorów, ile będę chciał. Na razie wyschodziły w sumie wszystkie. Poczekam jeszcze trochę. I zobaczymy, która z niej będzie rosła gorzej, wtedy ją wyrzucę, a zostawię tylko tę lepszą.
Nasze sadzonki przez tydzień były owinięte folią, jednakże może być taka sytuacja, że gdzieś po bokach ta folia będzie nie do końca przyciskać się do doniczek, do pojemników, dlatego sprawdzajmy wilgotność ziemi i dolewajmy wody albo spryskiwaczem, albo butelką z takim dzióbkiem do picia, lekko. Ewentualnie jeszcze jest inna metoda, jak nie mamy dzióbka, ani spryskiwacza, jeżdżamy wodę, zatykam tu palcami i polewamy lekko. Chodzi o to, żeby nie był duży strumień wody, ponieważ duży strumień wody może nam ubić ziemię. Wtedy nasionka będą miały trochę problem z wykiełkowaniem. A po drugie, jeżeli mamy już wykiełkowaną roślinę i podlejemy dużym strumieniem wody, to w tym momencie duży strumień wody może nam tę roślinę zniszczyć, ponieważ może się połamać. A połamana roślina nam no, nic nie da. Więc mamy rośliny. Po tygodniu mniej więcej zaczynają rośliny dochodzić do folii, wybijać folię do góry. W tym momencie ściągamy folię, nie czekamy na wszystkie rośliny, aż tak wykiełkują, tylko ta pierwsza, jeżeli już dotknie folii, ściągamy wtedy folię. Pozostałe pomidory nam zjedą po jakimś czasie. Musimy ściągnąć folię, ponieważ w tym momencie taka roślinka dotyka folii, nie będzie miała miejsca do rozrostu i będzie się nam kładła albo zawijała. Więc żeby zapobiec temu, ściągamy folię już po wykiełkowaniu pierwszego pomidora. Co robimy dalej? Nie możemy pomidorów wystawić na zewnątrz, ponieważ pomidory są, nie są mrozoodporne, więc temperatura poniżej 0, nawet plus 2, plus 3 może po prostu je zabić, więc w dalszym ciągu trzymam pomidory w domu, najlepiej na parapecie słonecznym, ewentualnie w innym słonecznym ciepłym miejscu i czekamy aż rosną. Jeżeli nam pomidory urosną około 10 cm, 15 cm, zaczynamy je głaskać, czyli jechać dłonią całą po pomidorach, no, to brzmi głupio oczywiście. Ale to mocnienie, ponieważ w ten sposób symulujemy wiejący wiatr. A wiatr wiejący powoduje, że roślina zaczyna jak gdyby walczyć z tym wiatrem. Zaczyna trochę nie rośnie już wzwyż, tylko wszerz. Zaczyna przede wszystkim ten główny pęd zaczyna być coraz bardziej sztywny. To oczywiście na tym polega, żeby rośliny nie były wiotkie, tylko żeby były sztywne, więc dlatego ta symulacja wiatru jest znaczona, ma duże znaczenie. Jeżeli na dworze będzie już ciepło, czyli na początku maja, możemy jak najbardziej wystawić pomidory już na zewnątrz, oczywiście musi być ciepło, żeby się hartowały. I mniej więcej po 15 maja, po tak zwanej zimnej zoszce, możemy wsadzić pomidory do gruntu. I powbić paliki, przywiązać i hodować w dalszym ciągu. Ja oczywiście nakręcę też film, jak będę pomidory wsadzać do gruntu, żeby Państwu pokazać, jak to się robi, jak wygląda, jakie tam są triki, żeby lepiej nam rosły. A póki co trzymam pomidory w cieple, w słoneczku, podlewamy, sprawdzamy wilgotność ziemi i czekamy. Dziękuję, do zobaczenia.